kilkanaście godzin przed kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II rozmawiamy dzisiaj w tym nurcie. Teraz kolejne zagadnienie, oczywiście także w pigułce. Jan Paweł II, błogosławiony, Karol Wojtyła, filozof i etyk, bo także i ta, że tak powiem, posługa w życiu Jana Pawła II była bardzo, bardzo aktywną, szczególnie kiedy właśnie był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, później również. Mamy teraz połączenie z panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim, filozofem, także kierownikiem Katedry Filozofii i Kultury na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Chyba nie pomyliłem, panie profesorze, nic? Tak, szczęść Boże, oczywiście, szczęść bardzo Boże. Dobrze. I także wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, właśnie, Karol Wojtyła, Jan Paweł II, filozof, etyk. Jak można streścić w skrócie, bo to bardzo trudne też zadanie, ale właśnie ten dorobek wielkiego człowieka, wielkiego filozofa. Tak, no najwstępnie chciałem zauważyć, że stosunkowo rzadko mówi się o papieżu, o Janie Pawle II jako o filozofie. Częściej może jako, że był teologiem, że był etykiem, natomiast jakoś tak rzadko, że był filozofem, a tymczasem i Karol Wojtyła był filozofem. I to filozofem znakomitym, który napisał bardzo ważne dzieła, takie jak Osoba i czyn, czy Miłość i odpowiedzialność, w których no, możemy dostrzec rasowego filozofa. Pamiętajmy, że Karol Wojtyła studiował filozofię jeszcze w czasie wojny w seminarium krakowskim, a po wojnie od 1946 do 1948 roku studiował filozofię na Angelicum w Rzymie i to pod kierunkiem jednego z największych wówczas filozofów, Garrigou Lagrange'a, i napisał pracę doktorską na temat koncepcji miłości, koncepcji wiary u świętego Jana od Krzyża. Także co jeszcze ważne jest, że od 1954 roku, i to z inicjatywy właśnie ojca profesora Kromca, został poproszony o pracę na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej od 1954 roku. Także do końca, do wyboru na Stolicę Piotrową, czyli do 1978 roku, był formalnie wykładowcą na Wydziale Filozofii, czyli był filozofem. Na co należałoby zwrócić uwagę, kiedy mówimy o filozofii Karola Wojtyły? Przede wszystkim tutaj mamy do czynienia z dosyć taką zagadkową sytuacją, mianowicie ci, którzy z Państwa, którzy się jakby nie zajmują filozofią, to mogą nie rozumieć, dlaczego tak się dzieje, ale chodzi o to, że Karol Wojtyła bardzo silnie akcentował to, co nazywamy opisem tego, co dotyczy człowieka. Człowieka, którego można poznać od zewnątrz, obserwując i analizując jego działanie, ale również ten człowiek sam siebie może od wewnątrz poznawać. I chodzi właśnie o to, że w ramach bardzo modnego wówczas nurtu, który określany jest mianem fenomenologii, powstała taka sytuacja, że mieliśmy opis, a nie było wyjaśnienia. Natomiast Karol Wojtyła szukał wyjaśnienia dla pewnych stanów, które my doświadczamy jako ludzie, swoiście ludzkich, nad którymi reflektujemy, i uznał, że tym źródłem i sprawcą tych naszych aktów ludzkich jest podmiot. I właśnie dzięki temu, że każdy człowiek jest podmiotem, jest też osobą, ponieważ ta sprawczość i działanie ludzkie jest czymś w świecie unikalnym. Takiego działania nie spotkamy ani w świecie zwierząt, ani w świecie roślin. Więc poprzez opis i analizę naszego życia swoiście ludzkiego docierał aż do źródeł, jakim był podmiot, osoba, która z siebie te akty wyłania. I teraz właśnie problem polega na tym, że w ramach fenomenologii zatrzymywano się albo na tych aktach, albo też mówiono o jakimś nieokreślonym centrum, wskutek czego nie można było zbudować koncepcji człowieka jako osoby. Czyli tego, co stanowi tak charakterystyczny rys dla filozofii Karola Wojtyły, a który to nazywamy personalizmem. I właśnie w swojej habilitacji poświęconej
etyce Maxa Schellera, jednego z przedstawicieli nurtu fenomenologicznego, przeciwstawił się temu, żeby wartości etyczne były tylko emocjonalne. Uważam, że to, co stanowi o etyce jako dobro i zło, jest poznawalne intelektualnie i w sposób obiektywny. A więc chodzi tutaj właśnie o bardzo ostry spór, bo to ten spór jest szalenie ważny i szalenie w skutkach jest niezwykle doniosły. No, czy człowiek, każdy człowiek jest osobą, podmiotem, czy nie jest. I na poziomie fenomenologii nie można było dotrzeć do człowieka jako osoby. I dlatego właśnie Karol Wojtyła, korzystając z jednej strony z narzędzi fenomenologicznych, zobaczył, że to nie wystarcza i sięgnął po filozofię klasyczną, po filozofię świętego Tomasza z Akwinu, po to, żeby dać wyjaśnienie tego, co my doświadczamy. I teraz, żeby było ciekawiej, ma miejsce jakaś dziwna zmowa, czy nawet spisek. Mianowicie próbuje się na siłę z Wojtyły robić fenomenologa, albo w ogóle przemilczyć to, że on był filozofem. I na przykład ukazała się jego, tak doniosła książka jak Osoba i czyn, ukazała się tylko w jednej wersji, w tłumaczeniu angielskim w roku 79, a więc wtedy, kiedy został wybrany na papieża. I ta wersja obowiązuje po dziś dzień, łącznie z różnymi tłumaczeniami właśnie z tej wersji angielskiej, a nie z tekstu polskiego. A wersja angielska została wydana w cyklu poświęconym, który jest poświęcony Husserlowi, czyli twórcy fenomenologii, i na siłę się w tłumaczeniu fenomenologizuje papieża. No są to rzeczy niewyobrażalne, łącznie z samym tytułem, bo tytuł polski to jest Osoba i czyn, nie bez powodu, osoba jako ten właśnie podmiot, z którego wyłania się czyn. A tytuł angielski to jest The Acting Person, czyli działająca osoba, gdzie działanie wysuwa się na pierwszy plan, a osoba gdzieś jest z tyłu. To tylko tak, żeby zasygnalizować, ale sprawy te są niezwykle poważne i właściwie to wszystko czeka na Wojtyła jako filozof czeka w dalszym ciągu na odkrycie i pogłębione studia. Czyli teraz tak. Prosimy bardzo, proszę, bo nie chcę przerywać. Jeszcze tylko szybciutko, tylko w związku z tym to, co interesowało Karola Wojtyłę, to był człowiek. Człowiek, którego możemy poznać, doświadczyć, człowiek, który sam siebie doświadcza, szukamy interpretacji i docieramy dzięki filozofii klasycznej do tego źródła przyczyny sprawczej, jaką jest podmiot. I dopiero wtedy mamy całościową wizję człowieka jako osoby. Natomiast jeśli chodzi już o etykę, o ludzkie postępowanie moralne, to tu bardzo ważne jest to, na co zwraca uwagę, mianowicie, że człowiek jest jedynym bytem, który ma samoświadomość. Sam siebie jest świadom, sam o sobie stanowi dzięki wolności i uczestniczy w życiu społecznym wraz z innymi właśnie jako ktoś, kto jest osobą. Czyli życie społeczne człowieka jest życiem, które obejmuje jednostki pojęte jako osoby, a nie jako części jakiejś maszyny społecznej, czy w ogóle przedmioty. Więc ten personalistyczny wymiar życia wspólnotowego. I następnie, jeśli chodzi o etykę, to akcentowanie tej wolności, że coś mogę, a nie muszę, ale równocześnie mogę, ale powinienem, ponieważ poznaję w sposób zrozumiały i obiektywny, że moje działanie odnosi się do czegoś, co jest albo dobre, albo złe. I normy moralne, którymi mamy się kierować, a które odczytujemy w sumieniu, nie są naszym widzimisię, tylko opierają się na obiektywnym dobru, które wprawdzie potrafimy odczytać. I stąd pierwsza norma, czyń dobro. To jest podstawowa norma. Czyń dobro, które wprawdzie jesteś zdolny rozpoznać, a nie, że jest to twoje tylko subiektywne odczucie. I w tym kontekście, jeżeli takim jest bytem jest człowiek, to nasza relacja do innych ludzi jako do osób ostatecznie opiera się na miłości, która jest afirmacją kogoś jako właśnie człowieka osoby i ta miłość wyraża się najadekwatniej poprzez dar dla osoby. Czyli mamy w tym momencie pewną wizję człowieka jako człowieka,
jako kogoś, kto buduje swoje życie, kto odnosi się do innych ludzi, który żyje we wspólnocie. Jest to wizja filozoficzna. Co to znaczy? To znaczy, że ona się opiera na odczytaniu porządku rzeczy w świetle naszego rozumu, jaki posiadamy. I ta właśnie wizja będzie później dopełniana, zwłaszcza wtedy, kiedy Karol Wojtyła zostanie papieżem, będzie dopełniana przez porządek nadprzyrodzony i teologiczny, stanowiąc pewną całość. A więc jeśli chcemy odczytać filozofię Karola Wojtyły, to musimy najpierw zobaczyć, jak to wygląda od strony filozoficznej, a potem musimy zobaczyć, w jaki sposób ta perspektywa filozoficzna pozwala nam na to, żeby wszystko to, czego człowiek potrzebuje, co nie jest spełnione tylko dzięki tym siłom naturalnym, jakie posiada, co będzie uzupełniane poprzez porządek nadprzyrodzony i przez Boga. Także cały ten, jakbyśmy powiedzieli, system Karola Wojtyły stanowi dopełniającą się jedność filozofii i teologii, ale bez mieszania jednego z drugim. Filozofia jest filozofią, teologia jest teologią, ale jedna i druga są na siebie otwarte, czemu najlepszy wyraz daje właśnie tej znakomitej encyklice Fides et Ratio, a więc wiara, rozum i rozum, gdzie pokazuje, jak wiara i rozum się dopełniają. No właściwie pan profesor odpowiedział mi na to pytanie, bo miałem takie dodatkowe, gdzie się odnajduje na przykład konkretne filozoficzne, prawda, myślenie w jakimś dziele teologicznym, i tutaj ta encyklika jest tego dowodem. Ale mam takie jeszcze pytanie, czy pan profesor zna może takie sytuacje, kiedy Karol Wojtyła, ksiądz Karol Wojtyła, potem biskup, uczestniczył w jakichś sporach, dyskusjach intelektualnych z filozofami albo z filozofiami innymi, może korespondencyjnie, może gdzieś bezpośrednio. Oczywiście to były takie czasy, pamiętamy, komunizmu, gdzie katolicki ksiądz filozof nie był zapraszany na jakieś tam fora czy zjazdy, ale może były takie momenty, gdzie... Znaczy, w wydaniu, jednym z nowszych wydań Osoby i Czynu jest również zapis dyskusji nad tą książką, jaki był prowadzony w gronie różnych filozofów. I tam można bardzo śledzić, można z dużym zainteresowaniem, jak odpowiadał na różnego rodzaju zarzuty. Także to jest to, co zostało zapisane, właśnie tego typu dyskusje. Natomiast nie sądzę, żeby Karol Wojtyła wchodził w ogóle w dyskusje zbyt takie, byśmy powiedzieli, personalne z marksistami na przykład, bo to nie miało żadnego sensu, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to jest ideologia, ani filozofia, i tu nie ma tak naprawdę z kim dyskutować. Natomiast w gronie filozofów chrześcijańskich, gdzie były różne nurty, tamta dyskusja była ożywiona, bo to jednak ścierają się ze sobą tam woluntaryzm, intelektualizm, próba właśnie fenomenologizacji i filozofii, i etyki. I to jest kluczowa sprawa, że próbuje się jakby wygasić dorobek intelektualno-filozoficzny Karola Wojtyły, który jest niezwykle bogaty i głęboki i budzi coraz większe zainteresowanie w świecie. Nawet większe, na przykład byłem na Filipinach, to tam powstaje mnóstwo prac i magisterskich, i doktorskich na temat Karola Wojtyły jako filozofa, znacznie więcej niż u nas. No właśnie, ciekawa rzecz. Myślę, że dzisiaj będziemy też jakoś, kto oczywiście ma jakieś ku temu zainteresowania, czy ma możliwości te sprawy zgłębiać. Jan Paweł II, święty Karol Wojtyła jako filozof, prawda? Filozof w pełnym tego słowa znaczeniu. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za to syntetyczne ujęcie w tych kilku minutach do naszej audycji, ale myślę, że kiedyś można będzie poświęcić temu szerszą audycję i wzbogacić naszych słuchaczy czy telewizów o ten aspekt wielkiego talentu, wielkiego też, że tak powiem, owocnego życia intelektualnego również Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy. Nasz gość, pan profesor, doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, filozof na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, wykładowca, był naszym gościem.